Witam Was serdecznie. Tour de Tour dziś w gościnie u Dariusza Banaszka, menadżera ekipy Mazowsze Serce Polski. Darku, który to już sezon? Dzień dobry, witam. Cieszę się bardzo, że Adaś przyjechałeś do nas, do naszej siedziby. Który to sezon grupy? No. Piąty. Piąty. Mazowsze Serce 2020, Polski. Tak? Tak. Powstała. Tak, piąty sezon, ale tych grup przez swoją historię i swoją karierę już miałem dużo. Ile? No, od 98 roku. Z jakimiś przerwami, z przerwami na ten wspaniały Polski Związek Kolarski, który mi się czkawką do dzisiaj odbija, ale nauczyłem się wtedy dużo. Nauczyłem się życia, poznałem ludzi, poznałem lepiej środowisko. No i teraz wszystko wiem. A powiedz prawie mi, wszystko. Zakładając Mazowsze Serce Polski, miałeś pewnie jakieś plany, miałeś jakieś marzenia. Co się udało do dziś, a co dopiero przed tobą? Adamie, zakładając Mazowsze Serce Polski, to tak w sumie to tak było bardzo spontanicznie, bo organizowałem, jak co roku organizujemy Bitwę Warszawską. Organizowaliśmy klasyk z Radzymina do Płocka. No i na szczęście pan marszałek Struzik wszedł do mojego samochodu i obejrzał ten wyścig tak bezpośrednio, blisko, obejrzał go i zakochał się w kolarstwie. A to robi wrażenie na wszystkich, powiem ci. Tak. To, kto się przejechał w samochodzie na wyścigu, ten zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na kolarstwo. Tak, i po prostu widziałem, bo pan marszałek miał tylko dojechać do Premii, do Nieporętu, gdzie zrobiliśmy sektor zdrowy. I mówi, panie prezesie, czy ja mogę pojechać troszkę dalej? No i widziałem z każdym kilometrem, że mu się to podoba. I na mecie, kiedy wygrał Adrian, mój syn, Adrian przez mikrofon powiedział, ktoś zapytał, redaktor Bartosik chyba, co jest twoim, Adrian, marzeniem? A on mówi, no marzeniem jest, żeby na Mazowszu powstała grupa zawodowa, bo Mazowsze jest takie piękne. A pan marszałek mówi, tak, jak to pan marszałek, no. Należy się temu, należy przemyśleć, tak? No i przemyślał, że za miesiąc podpisaliśmy umowę. Powiedz, co się udało. Jako kolarz, bo przecież byłeś też kolarzem, miałeś swoje sukcesy jako kolarz, ale po Mistrzostwo Polski nie udało ci się sięgnąć. Byłeś wicemistrzem Polski, tak, indywidualnie. Tak. A masz to mistrzostwo w grupie. Pamiętam ten moment, bo panie to była niezwykła euforia. Panie redaktorze, ja na ten dzień w Nowym Dworze czekałem 20 lat. Tyle lat grup, no kilkanaście lat prowadziłem grupy i zawsze ci moi kolarze, a to trzeci, a to drugi, a to czwarty. I zawsze tak mało brakowało i zawsze chciałem mieć tą koszulkę mistrza Polski. No i co? No mój syn jeszcze. I to jeszcze u siebie. Jeszcze u siebie w Nowym Dworze, gdzie my tak naprawdę martwiliśmy się o tą organizację. Czy nam to wypali, czy nie będzie, wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze. No i wyszło i jeszcze mój syn, ja miesiąc nie mogłem do siebie dojść. I płakałem i szampany piłem codziennie. Oj nie, to rzeczywiście, ja pamiętam tą euforię, bo to było coś niesamowitego. Rzadko się widzi aż taką wewnętrzną radość całej grupy, wszystkich ludzi, którzy byli, bo przecież no, jeszcze tutaj była rodzina, bo to było u siebie. Pierwszy raz zorganizowałeś Mistrzostwa Polski przecież, tak. I od razu była koszulka. No widocznie tak miało być, tam na górze ktoś czuwa i docenił tą naszą ciężką pracę jednak, bo to nie przyszło wszystko tak łatwo i prosto. No, to trzeba było poczekać. Pamiętam nawet redaktora Proposza, kiedyś w Sobótce kilkanaście lat temu na Mistrzostwach Polski też mieliśmy i wszystko, i sprzęt, i super kolarzy, i sapy, i radosze, i bardzo dobrzy. Miałem kilkuset kolarzy, tak? Jak tak policzył, to z 300-400. No bo to tak się mówi, no 15-20 kolarzy w grupie przez tyle lat, no to tylu osobom się dało pracę. Tak samo bardzo doceniam to, co robił Zbyszek Szczepkowski, że też tych kilkuset kolarzy miał w swoich grupach. A takich właśnie ludzi jest mało, tak, w polskim środowisku i dlatego brakuje mi tego Zbyszka. No i tak, to też była taka bardzo wyrazista postać, no. I też bardzo dużo rzeczywiście zrobił dla naszego kolarstwa, a poza tym potrafił świetnie opowiadać, to był też świetny gawędziarz. Nie, to był jak on siadał, zaczynał anegdoty opowiadać, to można było siedzieć i słuchać. Ja, i
ja byłem jego zawodnikiem. On mi zaufał, wstawił mnie do drużyny. Zdobyliśmy mistrza Polski, zdobyliśmy wicemistrza świata w drużynie żołnierzy zawodowych. Mimo że tak się nie lubiliśmy, zawsze mnie tak tępił, zawsze mnie tak... Później jak byłem tym dyrektorem i rywalizowałem z nim, to tak mnie wkurzał. A ostatnie te lata byliśmy przyjaciółmi. Darku, ale wróćmy do Mazowsza. Jakie plany na ten sezon? Teraz można powiedzieć tak, mistrza Polski masz, właściwie aktualny mistrz Polski to też twój wychowanek przecież. No tak. Wprawdzie zdobył ten tytuł w innych barwach, no bo tak, przez rok był w amerykańskiej ekipie, ale wrócił do ciebie Alan teraz. Adaś, ja się czuję takim spełnionym człowiekiem. Naprawdę, bo ta Wólka Radzymińska, ta Bitwa Warszawska, ten cud nad Wisłą, ten Radzymin, i ta właśnie strefa, ta linia oporu, gdzie porucznik Pogonowski pogonił bolszewików w Wólce Radzymińskiej i dziś ta wieś ma trzech mistrzów Polski. No kurczę, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jakich mamy, to się nie powtórzy, to się nie wróci. No fajnie, no mamy mistrza Polski, no Alan to dla mnie to jest w ogóle... To jest niewiarygodne, bo ja znam mojego brata od urodzenia. Nosiłem go na rękach w misce, pamiętam. I on zrobił takiego chłopaka, który no ma taką charyzmę, ma taką siłę walki w sobie. Jest taki świetny, no trzykrotny mistrz Europy. No powiem ci, że ja podziwiam jego siłę, ja podziwiam, bo przecież on miał gorsze momenty. Ja pamiętam moment w KHR Ural, kiedy on już chciał rzucić w ogóle kolarstwo. Tak, tam potem wrócił do ciebie, odbudował się. Teraz znów była przez rok ta amerykańska grupa, która się rozwiązała. Więc gdzieś w kolarstwie... szczęścia tak jakby tak. Troszkę brakowało, natomiast ten upór jest i cały czas jeździ. W kolarstwie trzeba mieć też szczęście, a ja myślę, że jeździ teraz dlatego, że ta olimpiada. Bardzo chciałby wystartować, a on ma taką psychikę, że jak będzie miał dobry dzień i będzie dobrze przygotowany, to naprawdę jego nawet na medal stać. Bo ja wiem, jaki on jest. Ja naprawdę znam go od dziecka, tak? W życiu nie myślałem kiedyś, że on kolarzem będzie. No, taka środka była. Gdzie on na kolarza? To sam Adrian mój, tak? Norbi. To jest też zagadka, bo on z każdym sezonem jest lepszy. On robi taki progres. To nie jest ten Norbert, który był 5 lat temu, chociaż jeździł w Kolsie, też był zawodowcem. Jeździł z Rutkiewiczem, uczył się w Ibatechu z Paterskim. Naprawdę miał dobrą szkołę w Ibatechu, wie się Ciasnochy. Później jeździł w Churomie, później jeździł u nas w BDC nawet. No i teraz te Mazowsze i z każdym sezonem widać naprawdę, że ten chłopak ma tą determinację jeszcze. No, jestem szczęśliwy, naprawdę, bo to nie jest takie proste doczekać do takiej sytuacji, kiedy te dzieci, gdzie można powiedzieć, no tak kiedyś te kolarstwo czerpali z miłością, jak ja robiłem te grupy, przecież robiłem grupy, kiedy oni nie byli kolarzami, tak? No są teraz czołowymi kolarzami w Polsce, no nawet te Mistrzostwa Polski, kiedy Alan wygrał, Marcin Budziński medal, Norbi piąty, czyli potwierdził tą czołówkę, tak? I startują i w Tour de Polonii, Mistrzostwach Europy, Świata, no duma. 12 kolarzy masz na ten rok w składzie swojej drużyny, tak? No mamy 12 świetnych chłopaków. Zacznijmy od Alana. Czego się po Alanie spodziewasz na ten rok? No Alan to wiadomo, no Alan to ta olimpiada, tak? Marzenie, żeby wystartował, żeby się spełnił. Jak będzie blisko, to będzie ogromna satysfakcja. No Alan jest nieobliczalny. To jest człowiek taki, że ma taką, tak jak powiedziałem, charyzmę, że on nie pęka, on nie patrzy na takiego, na nazwiska. On ma, jemu się w głowie na tych finiszach czy na innych ma taką odcinkę, tak, że on jest niesamowity. Tak. Spodziewam się, że jak będzie z nami startował, będzie walczył, wygrywał. Walczył z najlepszymi. Wiadomo, no, my ścigamy się. No fajnie teraz zarejestrowali nas do Pro Series. Czyli możemy jeździć te wyścigi, które jeździliśmy, typu Słowenia. No właśnie, powiedz, czego to wymagało, bo ludzie się czasami pytają, co to znaczy zarejestrowali do Pro Series. Wystarczy się zgłosić i cię zarejestrują, no nie wystarczy się tylko No nie, zgłosić. Nie. To jest kilka tam różnych punktów, tak? Raz, że zgłoszenie nie wystarczy. Dwa, testy, badania. Przecież my notorycznie jesteśmy... Czyli wchodzicie w program antydopingowy. Antydopingowy, tak. Jesteśmy non-stop na tapecie.
Więc nikt nie może nam zarzucić, że my mamy jakieś problemy z dopingiem, tak? I mamy taką satysfakcję, że jesteśmy w tym programie, że jesteśmy kontrolowani, jeździmy na czysto. Ja zresztą przez tyle lat, od 98 roku prowadzę grupy, ja nigdy nie miałem kontroli, przypadku dopingu. To jest duma i satysfakcja. To kontrolę miałem. Tak, kontrolę miałem setki. Więc jesteśmy w tym programie, opłata, to się też wiąże z opłatą, bodajże 3,5 tysiąca euro. No i dzięki temu możemy jeździć takie wyścigi właśnie jak do Kładani, Taihu Lake czy Hainan, takie wyścigi Pro Series. Norbert, w takim razie, czego się po Norbercie spodziewa? Jak mówisz, że on ciągle robi progres, to czego się teraz spodziewasz? No, to jest taki, Norbert taka moja podobizna jest i z charakteru mówi to, co myśli. Później żałuję nieraz pewnie, bo ja nieraz żałuję, nieraz za dużo się powie, no ale taki jestem, już się nie zmienię, mam 54 lata w maju, więc to już, ludzie, ja już się nie zmienię. Sorry, nieraz tam coś palnę, ale Norbert też taki jest. No i ma bardzo dużo cech takich po mnie, tak. Spodziewam się po nim, że znowu zrobi ten mały progres i będzie lepszym kolarzem. I spodziewam się, że jakieś już będą zwycięstwa w tym roku. A czego się spodziewasz po Pawle Bernasie? Paweł Bernas wraca do ciebie po przerwie. No, bo obliczaliśmy z Pawłem, że już szósty sezon będzie u mnie, bo przecież był kiedyś w BDC Bike, później Markpol, później Mazowsze. Pracowałem z nim też w Werwie. Przez sezon jeździliśmy na wyścigi. Takie fajne też. No co, no to jest taki dobry człowiek, tak? Taka dusza towarzystwa, ambitny, mądry, inteligentny. No potrzebny jest nam taki zawodnik, tym bardziej, że też mamy 5 młodych zawodników i niech czerpią od niego tą wiedzę, te doświadczenie. Chłop startował przecież i poważne wyścigi jak Vuelta. Spodziewam się, że będzie taki waleczny dalej jak był. Że taki jak Sapa Marcin, tak? Że machną szmatą, a Paweł już daje swoją, idzie, nie oblicza, idzie na całość. Ty go namawiałeś na powrót do grupy, czy on chciał wrócić na szosę? Ja jak lecieliśmy do Chin, to już zadzwoniłem do niego, bo coś tam doszło do mnie, że tej grupy chyba MTB może nie być. I mówię, pamiętaj, że jak chcesz wrócić, zawsze jest u nas miejsce. Marcin Budziński. No, Marcin, tak. Marcin to jest, kurde. Marcin. Jak mówisz Marcin, to od razu mi też Tomek jakoś przychodzi. No to może przychodzi. O dwóch od razu. Marcin i Tomek, tak? Ja zawsze ich traktuję bardzo tak samo, tak? To są wspaniali chłopcy, to są bardzo skromni chłopcy, pokorni, grzeczni, ambitni, pracowici, niesamowicie skoncentrowani profesjonalnie na tym, co robią. To są ludzie, którzy powinni być już 2 lata w Proturze. To nie ulega wątpliwości. Ja cały czas im mówiłem, chłopaki, ja będę bardzo szczęśliwy, jak wy do tego Proturu pójdziecie. Naprawdę, ja robię wszystko, żebyście startowali takie wyścigi, żeby pójść piętro wyżej. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że biorą 70% w Proturze jest słabszych od nich, od tych chłopaków. Ale na czym to polega, twoim zdaniem? Nie mają menadżera dobrego, czego tu brakuje? Na tym to polega, że jest jakiś właśnie taki jest system Francuzów, Belgów, Holendrów, że wolą wziąć słabszych swoich przez jakieś takie, może nie układy, a takie... sentymenty, żeby jednak swoich mieć? Też może być kwestia sponsorów. No, sponsorzy też są zawsze zadowoleni, jak masz swoich zawodników jednak. No tak, tylko że ci chłopcy naprawdę zasługują, żeby być w Proturze. No, ja myślę, że to będzie taki przełomowy dla nich sezon, tak? Jak będziemy jeździć dobre wyścigi, to oni pokażą, udowodnią i ktoś musi ich zauważyć, bo ci chłopcy naprawdę zasługują na to, żeby w tym Proturze jeździć. Konrad Tabok. No, mazowszanin z Mazowsza. Marszałek mówi, trzeba brać Mazowszan. I wzięliśmy... No widzisz, to jest to, o czym mówiliśmy, no. Że zawsze się chce tych swoich jednak troszkę. Tak, no chłopak pojechał z WKK, pojechał na Mistrzostwa Polski górskie. Chłopak z Mazowsza zdobywa tytuł Mistrza Polski w górach. No ogromna satysfakcja, nie wyobrażałem sobie, żeby nie sięgnąć po takiego chłopaka stąd i dać mu szansę przebywania, obycia z lepszymi kolarzami, bo taka prawda i właśnie, żeby mógł się od nich nauczyć tego kolarstwa. No jest bardzo grzeczny, jest bardzo spokojny,
Mam nadzieję, że jak wsiądzie na wyścigu na rower, że zmieni tą mentalność i że będzie taki bardzo energiczny, bo aż za grzeczny. No ale co, no wierzymy bardzo w niego, że będzie wchodził w tą lukę zaraz za Bucińskimi, Góralami czy Bobem Kaczmarkiem. No właśnie, bo Jakub Kaczmarek, kolejny. No to Bobuś to jest taki kochany chłopak, tak? Naprawdę kochany, bardzo go lubię, nie wyobrażam sobie składu bez niego. To jest taki bardzo grzeczny też chłopak, poukładany, mądry, wkomponowany w tą ekipę, czuje się jak u siebie, mimo że chłopak z Kalisza, no uśmiechnięty cały czas, tak, no i ma chłop zdrowie, ma silnik, trochę pecha ma, tak, bo i dwa razy złamany obojczyk w ostatnich latach i jakieś kraksy, no ale ten, będę go namawiał jeszcze, żeby te 2-3 lata u nas był, no jest takim naszym bardzo mocnym filarem w ekipie. Kamil Lach. No, taki chłopaczek, taki naprawdę, takie dziecko jeszcze, ale pokazał, mimo że pierwszy rok ścigał się na szosie, pokazał możliwości, pokazał determinację, ambicje, bodajże 6. na mistrzostwach Polski Orlików w Ostrołęce, też blisko na górach, na mistrzostwach Polski w górach, no czołówka totalna w MTB. No i trudno nie sięgnąć po chłopaka, który mieszka stąd 10 km, również z Mazowsza. Ciekaw jestem tego chłopaka, który właśnie już teraz taką metamorfozę jakby zaliczył z ekipy totalnie amatorskiej. Może nie totalnie, bo ci chłopcy też robili fajną robotę, robią i też ich zaproszę na te swoje wyścigi, które organizuję. Ale to jednak co innego, tak? To już inne wyścigi, to już inne... No, na pewno uczy się bardzo od tych naszych pozostałych chłopców. Tobiasz Pawlak. No to następny filar, tak? No nie, też nie wyobrażam sobie ekipy bez takiego Tobiego. Tobi to jest pewność, to jest to, że na niego zawsze można liczyć. To jest chłopak, który zna się na kolarstwie, umie to robić, umie oddaje serce. Wie, że dla niego nie najważniejsze jest zwycięstwo, ale sukces ekipy, że ekipa to rodzina. No to jest taki człowiek niezastąpiony na końcówkach, na ostatnich kilometrach. No i też ambitny, bo kiedy chce, to pojedzie, dostanie zadanie, ma odjechać, odjedzie. No i fajny, no i syn olimpijczyka, mojego przyjaciela. No i tak jest to ładnie, to wszystko tak skompletowane. Michał Pomorski. No Michałek, no to jest następny moim zdaniem kandydat do World Touru. No ten chłopak trzeci sezon będzie u nas. Bardzo grzeczny, bardzo poukładany, szybko uczący się. Samych grzecznych masz w tej grupie. No, naprawdę, mam to szczęście. Ty niegrzeczny, a sami grzeczni. No kurczę, no nie wiem jak to się stało, nie wiem jak to jest, ale naprawdę, no widocznie tak zasługuje na to, żeby mieć takich chłopców. No i co? Utalentowany bardzo, tak? No samo to, że chłopak 20 lat, on jest trzeci na wyścigu Solidarności. Dawno tak nie było. I to jeszcze Polak, tak? Pojechał na L'Avenir, największy wyścig Orlików, liderem, tak? No to nie są takie proste sprawy, jak to Zbyszek Szczepkowski mówił. To jest naprawdę super chłopak, tak? I ten sezon też będzie dla niego przełomowy, bo w tym wieku trzeba już naprawdę pójść, ktoś go musi zauważyć. Jak będzie tak chodził do kolarstwa, tak się będzie pilnował jak do tej pory, to jest naprawdę jeden z kandydatów do tego, żebyśmy go oglądali na twoich wyścigach w Eurosporcie, tych poważnych. Maksymilian Radosz. Maksio? No jakby ktoś mi powiedział 4 lata temu, że syn Dextera będzie kolarzem, to bym nie powiedział, tak? No i też chłopak robi postępy. Jest taki jakby... Robert Radosz, świetny kolarz, też naprawdę robił ten progres bardzo spokojnie. I później był ostatnie lata cały czas czołowym polskim kolarzem. Ja myślę, że to jest kopia.
że to jest kopia Dextera, kopia Roberta i że ten chłopak, widać ten progres cały czas, nawet teraz chłopaki mówią po pierwszym obozie na Majorce, że naprawdę to nie jest ten Maksiu, że to jest zupełnie inna noga, że już ta noga jest naprawdę taka twarda. Więc kurczę, no cierpliwości, czekajmy i być może wystrzeli. Kajetan Wąsowicz. Kajetan Wąsowicz, no kurczę, no mistrz Polski z Nowego Dworu Mazowieckiego. Mistrz Polski juniorów, no z Nowego Dworu. Jechałem ostatnie kilometry za nim. Bardzo ambitny chłopak, bardzo fajny, grzeczny. Grzeczny. Tak, kolejny. No bo grzeczny, no mam, grzecznych mam tych chłopców. No, bardzo. Taką ksywkę grzecznie z Mazowsza. No, wychowanek Grzegorza Gronkiewicza. Wiadomo, Gronek to jest taka osoba, która zna się na kolarstwie, tak? Gronek mi go polecił, poprosił, żeby dać mu tą szansę. Pojechał do Francji, źle trafił, zaledwie kilka wyścigów pojechał, wrócił, zobaczył, na czym to wszystko polega, trochę się nauczył, spokorniał. No i co? No, następna nasza nadzieja, tak? Kajetan. Ty z jakimi nadziejami ten rok zaczynasz? No co, no brakowało nam zwycięstw. Brakowało nam zwycięstw. Byliśmy cały czas blisko, wszędzie blisko. Czołówka, drugi, trzeci, czwarty. Brakowało nam zwycięstw. Tak, no, dwa lata temu było tak, że tych zwycięstw no, się sypały, się rozwiązały. No tak, no, ale mieliśmy takie, roku, mieliśmy, mieliśmy takich koni jak Marceli Bogusławski. Mieliśmy Alana, mieliśmy wariatów takich jak Rajm. Takich wariatów stricte pozytywnych. No co, no ale była czołówka, no dalej mieliśmy ten swój poziom zachowany, było szóste miejsce w ekipach kontynentalnych, to też nie jest źle, prawie 900 punktów UCI chyba, więc spokojnie. Teraz już mamy tą stajnię jakby taką bardziej już taką okiełznaną. Doszedł Alan, więc liczymy na te sukcesy, jak nie tą, powiedzmy, metodą, to drugą. Mamy wiele tych innych rozwiązań, więc przejdą te zwycięstwa, tak? Jesteśmy takim już naprawdę taką fajną, udało mi się tych chłopaków utrzymać, tak? Bo tak jak mówiłem, że powinni ścigać się już naprawdę, jak nie w Urturze, to w Pro Conti. No i ja myślę, że to będzie nasz sezon przełomowy pod względem sportowym. Może nie przełomowy, bo te mamy swój poziom, te cały czas mamy naprawdę swój poziom, ale najważniejsze jest, panie redaktorze, to, żebyśmy pozyskali jakiegoś partnera, żeby w końcu po tylu latach obok naszego kochanego Mazowsza właśnie doszedł do nas taki strategiczny partner, który by rozwijał tą ekipę. A my mamy te możliwości. Ta druga liga. No, ta druga liga. Wiem, że o tym masz, wiem, że no, o tym mówisz od początku budowy tej grupy. Rzeczywiście ten czas dla polskiego kolarstwa, dla pozyskiwania sponsorów, to nie jest łatwy. Nie jest łatwy, ale myślę, że to... Ja się dziwię właśnie tego, bo przecież jak odpalamy Eurosport, tak? No to kurczę, w Eurosporcie ten kolarstwo to jest totalnie numer jeden. No tyle godzin, co... Tak, że w Polsce nie znalazł się jeszcze taki właśnie firma, człowiek, który powiedziałby, no kurczę, rzeczywiście, trzeba iść tą drogą, trzeba rozwijać firmę przez to kolarstwo, tak? Ale ja liczę, że czekałem na to 8 lat. O polityce miało nie być. Czekałem na to 8 lat, że teraz ktoś nas zauważy. I ja w ogóle bardzo dziękuję marszałkowi Struzikowi, który cały czas nas wspiera, kibicuje, lajkuje, udostępnia. Dziękuję mu za to. A jeździ jeszcze na wyścigi? No tak, przecież był na Mistrzostwach Polski, jechał ostatnie kilometry ze mną w samochodzie, kibicował, dziwił się tylko, dlaczego ja tak Alanowi kibicuję, przecież on z innej ekipy, ale wytłumaczyłem panu marszałkowi, że no, należy mu się ten tytuł, jeździł u nas też był wicemistrzem Polski, no cóż, no, dziękuję marszałkowi za to, co to nam zrobił. Tak wygląda grupa Mazowsze Serce Polski na sezon 2024, a ja mam nadzieję, że przed kolejnym sezonem, jak się spotkamy, to porozmawiamy sobie o grupie pro-kontynentalnej Mazowsze Serce Polski, może z troszkę inną Adamie, nazwą, ale... Proszę mi wierzyć, że ja tych marzeń mam kilka, ale to jest moje największe marzenie.
zrobić te prokonti i mieć możliwość aplikacji do takich dużych wyścigów z dziką kartą, jak Vuelta czy Giro, ja już nie mówię o Tour de France, tak, ale... A powiedz jeszcze coś na temat kalendarza na ten rok. Kalendarz w tym roku wygląda podobnie, aczkolwiek wysyłaliśmy nasze aplikacje jeszcze wyżej, czyli z racji tej, że jesteśmy w tym Pro Series, to więcej wyścigów typu Britain, czy tam takie mocniejsze wyścigi, prawie wszystkie wysłaliśmy na Pro Series. Odpowiedzi do końca nie mamy, ale no i te Chiny, które ładnie się wkomponowały na koniec sezonu, gdzie naprawdę chłopaki walczyli, już nam wysyłają zaproszenia organizatorzy, bo pokazaliśmy się z dobrej strony, walcząc z World Tourami. No, dobry kalendarz, dobry. No, z wiosną mamy taki trochę problem, ale to Mariusz Witecki też o tym mówił, że francuscy organizatorzy tak zapraszają te developmenty, które powstały na gminie. No bo one wyglądają jak, tak, wiesz, identycznie, a dla organizatora to jednak jest tak bardzo dobre, tak, że właśnie, a kibice nie wszyscy się znają na tym, tak, że to akurat jest ekipa developmentowa. No, kalendarz dobry, nastawienie dobre, bojowe. Życzę ci dobrego roku dla... A ja pana redaktora zapraszam na wyścig UCI po ziemi kurpiowskiej, wyścig UCI Bitwa Warszawska i Mistrzostwa Polski. Zdarku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia.